fantastyczna gra Nadala, który stanął na wysokości zadania i potrafił tą agresywną grę Federera zniwelować. Udało mu się zagrać kilka niesamowitych piłek. Piłek, które pewnie będą wielokrotnie pokazywane, szczególnie dobrze mu to wychodziło w ważnych punktach. I tym można załamać nie tylko Federera, ale wszystkich, jeżeli się ma wygrany punkt, a jednak się ten punkt przegrywa, to jak tutaj utrzymywać wiarę w możliwość zwycięstwa. Więc Federer tak powoli widać było, że tracił wiarę w zwycięstwo, chociaż do końca grał, prawie do końca starał się grać tak jak z Edbergiem ustalili, czyli grać agresywnie, próbować wchodzić do siatki, próbować skrasać wymiany. Ryzykowne zagrania Federera niestety dość często źle się kończyły, bo były trochę za mało precyzyjne, także można powiedzieć, że tutaj w tym elemencie troszkę Szwajcarowi zabrakło.